Odyseusz, mitologia grecka. Odyseusz, jeden z najważniejszych, najsłynniejszych bohaterów, herosów mitologii greckiej. I można go śmiało postawić koło takich postaci jak Herakles, Herkules, Achilles i cała masa tych innych bohaterów, ponieważ tych bohaterów trochę było. Odyseusza znamy doskonale z Odysei Homera, z tego jak przez 10 lat wracał do swojego domu po wojnie trojańskiej, ale często zapominamy, że Odyseusz to postać bardzo ważna w wojnie trojańskiej, bez której ta wojna nie zostałaby wygrana. Ale wróćmy do jego przodków. Jest to syn Laertesa i Antyklei. Miał żonę Penelopę i syna Telemacha. Był królem Itaki. Był to najinteligentniejszy i najsprytniejszy z uczestników wojny trojańskiej. To on dzięki swojemu sprytowi nie tylko to, co wszyscy znamy, wymyślił konia trojańskiego i dzięki temu wygrano tą wojnę, ale też dzięki niemu na tej wojnie znalazł się Achilles. Achilles, bez którego ta wojna według przepowiedni nie zostałaby wygrana. Ponieważ Achilles przez swoją matkę został schowany wśród córek króla Likomedesa i to właśnie Odyseusz został wysłany, żeby go znaleźć. Jak to zrobił? No dzięki sprytowi. Podał się za kupca, przywiózł perfumy, ozdoby, suknie. To wszystko rozłożył, te wszystkie córki przybiegły. Podziwiały to, tylko jedna, to był Achilles przebrany za kobietę, stała z boku. Wtedy Odyseusz wyciągnął wspaniały miecz. Ta niby córka, czyli przebrany Achilles przybiegł. No i Odyseusz go złapał. Ale tutaj musimy też wspomnieć o jednym. Odyseusz wyruszył na wyprawę, na wojnę trojańską, zaraz po tym, jak jego żona Penelopa urodziła mu syna Telemacha. I on wcale się do tej wojny nie palił. Doskonale zdawał sobie sprawę, że to potrwa bardzo długo. I co się robi, jak się nie chce uczestniczyć w wojnie? No, wykazuje się sprytem. No, a on to zrobił w ten sposób, że udawał wariata, szaleńca. Może szaleń jest to ładniejsze słowo. No, ale niestety to wszystko się wydało i musiał na tą wojnę się udać. No i wtedy pomógł przekonać, znaleźć Achillesa, a przez całą wojnę Odyseusz był tam, gdzie było najciężej, gdzie potrzebna była mądrość, spryt i właśnie dzięki niemu ta wojna, można powiedzieć śmiało, została wygrana. A ten koniec, czyli koń trojański, to też oczywiście jego pomysł, jego sposób na zakończenie tego już 10-letniego konfliktu i sposób, żeby wrócić jak najszybciej do domu. Później doskonale wiemy, co było dalej, czyli Odyseja. O tym jest materiał na kanale, na który zapraszam. Teraz też zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, udostępnij, pokaż znajomym, opublikuj, wrzuć na swoje portale społecznościowe ten materiał, czy też inny. Te 10 lat wracania, czyli Odyseja, jest na innym materiale, nie będę tutaj się zagłębiał, zapraszam tam. Gdy wrócił, oczywiście po tych 10 latach przygody, żona nadal pozostała mu wierna, ale było wielu zalotników, których pokonał, o tym też mówię, no i żyli długo i szczęśliwie. I o ile ta jego żona była wierna, to on przez te, no o wojnie trojańskiej nic nie wiadomo, ale w czasie powrotu tych 10 lat, tam większość tego okresu to była skończona, spędzona z czarodziejką Kirkę, z którą miał dzieci, i z nimfą Kalipso, która mu proponowała nieśmiertelność, wieczną młodość, żeby z nią został. No ale Odyseusz wolał wrócić do Penelopy. Czyli postać bardzo ciekawa, najsprytniejsza, najmądrzejsza. Jeden z tych najważniejszych bohaterów, herosów całej mitologii greckiej, przez wielu uznawana za najważniejszego bohatera, chociaż tutaj tych kandydatów do tego jest kilku. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały o mitologii greckiej, ale też zapraszam na materiały o mitologii słowiańskiej. Dziękuję i do usłyszenia ponownie.